10. edycja to jakby potwierdzenie faktu, że coś takiego cieszy się w środowisku popularnością. Dla nas sednem sprawy jest nie to, że robimy akcję, tylko że jest to cykl, że każdego roku przypominamy o ekologii. Bo to nie może być jednorazowe przedsięwzięcie, z którego się cieszymy i które zamykamy. Ale chcemy uwrażliwiać na ekologię i te najmłodsze dzieci, które mają świadomość, że trzeba segregować, co to jest ekologia i że ona jest cały czas nam wszechobecna, zarówno w dydaktyce, jak i w akcjach, które mamy, ale też i na scenie. Niech łączy się to z kulturą, niech się nie wyodrębnia na ekologię, na kulturę, na segregację śmieci, niech to będzie zwyczajny, codzienny proces, wręcz nawyk. Nawyk, że mamy ekologię w podświadomości, że staramy się, aby wszystkie czynności, które są związane z ekologią, towarzyszyły nam w dniu codziennym. Żeby nie było to coś jednorazowe i specjalne, a coś, co jest wszechobecne i codzienne. Dziękujemy.